z nowym roku. A w nowym roku nowe pomysły, nowe plany. Między innymi spotkania z Kateryną Salomoni, moją serdeczną przyjaciółką podróżniczką. A fachowo, co o niej mówią inni? Katarina Salomoni Bobrowska, absolwentka filologii włoskiej i iberystyki, tłumaczka, nauczycielka języka włoskiego i hiszpańskiego, zainteresowania naukowe, historia przewodników turystycznych, specjalistycznych, język branży turystycznej oraz podróże po świecie. Między innymi Katarina dzisiaj nam powie o swojej książce, ale kochani, zaczniemy od tego, że chciałbym z Kateryną głównie porozmawiać o jej kraju rodzinnym, czyli o Italii. Pamiętajcie, Włochy to mamy tutaj albo pod pachą, a tak naprawdę powinniśmy mówić Italia. Dlatego nasz cykl zaczniemy od naszych podróży wspólnych. I kochani, nasza pierwsza podróż wspólna to była podróż właśnie po Italii. Zaczęła się od Kalabrii, Kampanii, Rimini i Romy. I między innymi w pierwszym odcinku powiemy wam o Kalabrii. Słuchajcie, Katarzyna, ja pamiętam, że myśmy wylądowali w Reggio di Calabria. 11 w nocy. 11 w nocy. I pamiętam, że pierwsze co zrobiliśmy, to poszliśmy na lody. Oczywiście, no bo we Włoszech trzeba skosztować lody. Słuchaj, prawdziwe lody. Prawdziwe lody. Co z tego zapamiętałem jeszcze? Kolejkę. Gigantyczną kolejkę, bo ludzie stali o 11 w nocy jeszcze, żeby lody zjeść. Pamiętacie kolejki za komuny? We Włoszech, w Italii się też czasami kolejki zdarzają. Kochani, ja pamiętam na pewno Tropee. Myślę, wydaje, że to jest takie miejsce no, magiczne widokowo, świetne pizzernie, ale powiem wam szczerze, że najbardziej o tym Tropee jednak Katarzyna ma. Mnie się, Olo, wiesz co, wydaje, że Tropee by się fantastycznie nadawała na zdjęcia ślubne. Ja w ogóle mam przyjaciół, którzy pojechali do Tropee i tam się zaręczyli. Bo to jest naprawdę fantastyczne miejsce, niezmiernie romantyczne, widokowo powala na kolana, jedzenie jest mamma mia. Tak, to zobaczycie za nami, bo kolory, nie... zapachy i prawdziwa Italia. Taka prawdziwa, szczera, jeszcze taka może trochę zacofana, ale właśnie dlatego ją tak bardzo kocham. Tak, ja bym zapewnił taką dziką, nawet nie zdobytą przez turystów masowego. Nie, Kalabria nie jest nadal zdobyta przez turystów. Bardzo dobrze, że jest też chroniona pod względem architektonicznym, więc tam nie znajdziemy molochu. Możecie jechać spokojnie i odpoczywać, bo tam jest jeszcze gdzie odpoczywać i smakować życie włoskie. Życie włoskie smakuje inaczej, płynie całkiem inaczej. Słuchajcie, Katarzyna fajnie wspomniała o tych właśnie romantycznych takich klimatach, czyli właśnie podróże poślubne, tak, zaręczyny. I faktycznie tam są bardzo małe hotele, bardzo, z tego co pamiętam. Bardzo mało. Przepiękne widoki, bo hotele zazwyczaj są tam wyżej usytuowane, więc otwierasz okno, basen, drzewa pomarańczy, drzewa cytryn, przepiękna roślinność, naprawdę. Bugambille ze wszystkich kolorów, jakie tylko można sobie wyobrazić. No i co? Aperitivo, wieczorem siedzisz, mangiare, zakochaną. Mangiare fantastico, assolutamente buonissimo. Cipolla di Calabria, bo nie zapominajmy o cebuli kalabryjskiej. Czerwona, pachnąca, słodka. Jacy ludzie są w ogóle na Kalabrii? Bardzo mili, bardzo uprzejmi. Ja uważam, że jeżeli chcemy poznać prawdziwą Italię, tą Italię, która jeszcze nie została tak jakby dotknięta przez masówkę, przez komercję, przez wszystko to, co się dzieje złego w tym momencie, prawda, jak wyjeżdżamy, no to jeszcze faktycznie Kalabria, Apulia, Sycylia, Kampania. To są takie rejony, które pozwalają dotknąć jeszcze w dzisiejszych czasach, w tym XXI wieku, gdzie wszystko zostało przez człowieka w sumie tak popsute, troszeczkę bym powiedziała. Zdegradowane nawet. Oczywiście, no bo wszystko jest budowane wysoko, budynki są gigantyczne, hotele 150-piętrowe, a czasami potrzebujemy trochę ciszy, prawda? Ty kontaktowałeś ze mną te hotele, pamiętam to, myśmy chyba w Sole, który to był hotel, pamiętasz? Był przepiękny hotel na plaży. Ja pamiętam, że one wszystkie chyba na plaży były. To jest też niesamowite, że... Tak, pierwsza linia brzegowa. Piaszczyste plaże Kalabrii ma przede wszystkim, nie? Aczkolwiek nie zawsze na Kalabrii jesteśmy w stanie napotkać właśnie te piaszczyste plaże i hotele pierwszej linii brzegowej, ponieważ Kalabria jest dosyć burzysta, tak. Skalista. Więc no, niektóre hotele będą tak lekko oddalone, ale też nie ma problemu, bo dowożą na plażę. Tak, nie przejmujcie się.
to nie jest wyczynowy prawda, wyjazd, to nie jest wyczynowa podróż, że mam to moje 5 km pod słońcem, a tam na pewno słońce grzeje, prawda? Ale jest ślicznie, dosłownie ślicznie, można wypocząć, można się schować, ukryć, oddalić i zapomnieć kompletnie o naszej rzeczywistości, o pracy, o tym, co nam nie pasuje i uciec na wakacje. Już jest ciężko to wam, coś wam więcej powiedzieć, ponieważ to widzicie, no ona żyje twoim Italią, ponieważ to też wspomnimy, ty jesteś... Ja jestem z północy, z Bolonii. Tak. Ale fajnie, bo twoja mama jest Polką, tak. Tato Italianin, tak? Tato Italianin, ja Italiana, urodzona. Oczywiście po włosku, mówcie, też Włochy, ponieważ to jest poprawnie polsko, ale proszę was, mówcie Italia, 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 tak? Italia. Czyli podsumowując, Katalinku, ja jeszcze pamiętam taką miejscowość Capo Vaticano. O, może widzisz, Olu, może w Capo Vaticano najdłuższe plaże można wybrzeć, prawda, według mnie. Ale tam też jest część burzysta. I tak dziko ładne parki, tak. Roślinność fantastyczna, po prostu cię otacza. Czyli zabieramy naszych widzów, moich klientów, wszystkich turystów do Kalabrii. Podsumowując, świetne jedzenie. Owoce morza, co za nami będą tu na talerzach, fajne plaże, pomidory, ludzie fajni, bo niektórzy straszą to Kalabrii, że jest niebezpieczna. Nie, to jest chyba śmieszne, nie? Nie, jest niebezpieczna pod żadnym pozorem, więc... Wypożyczamy auto? Wypożyczamy auto, ostrożnie. Ja zawsze mówię wszędzie, ostrożnie, prawda? No bo wiadomo, trzeba najpierw przeczytać, zobaczyć opinie, recenzje i iść tam, gdzie faktycznie już ludzie przed nami poszli, a nie koniecznie tam, gdzie jest najtaniej. Bo tam, gdzie jest najtaniej, to się za... I kochani, tematy włoskie będziemy rozwijać, obiecuję wam, więc w następnym odcinku zabierzemy was do kampanii. A dzisiaj wam bardzo dziękuję, subskrybujcie mój kanał, polubcie Katalinę, dam wam na miarę do niej oczywiście. Szczęśliwego nowego roku. Szczęśliwego właśnie nowego roku. Nowo. Przepraszam, bo właśnie mieliśmy życzenia na początku, a jak zwykle jestem zakręcony totalnie. Więc zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia waszych marzeń słodkich. I Katalinko, ty czego życzysz? Żeby podróży nigdy wam w życiu nie zabrakło. Arrivederci. Arrivederci, felice anno nuovo, buon 2020. Do zobaczenia na Mix Travel.